Za nami mecz piątej kolejki. Fortuna pierwszej Ligi, Łódzki Klub Sportowy wygrał z Sandecjum na wysącz 4 do 1 i umocnił się na pozycji lidera tabeli. A o tym, jakie to było spotkanie, na początku porozmawiamy z trenerem zespołu gości, panem Piotrem Mandryszem. Dzień dobry, trenerze. Jaki Dzień dobry. Mać? Na pewno niedobry dla nas, bo wysoko przegraliśmy to spotkanie. Boli zwłaszcza to, że. W przeciwieństwie do y, zawodników LKS-u, a nie tylko LKS-u, także w poprzednich spotkaniach mamy sytuację przy wyniku bezbramkowym, 100% i nie wykorzystujemy ich. To niestety jest nasza bolączka i dzisiaj było podobnie. Y sytuację, którą mieliśmy w 25 minucie, powinniśmy zakończyć zdobyciem gola. Byłoby to na pewno inne spotkanie. Spotkanie y, przebiegało tak, żeśmy się spodziewali, że UKS będzie nas y, tłamsił. Nastawialiśmy się tutaj na uważną grę w obronie i wyprowadzanie kontrataków. Wychodziło nam to z różnym skutkiem. Y, stąd y, niestety y, kolejna porażka. Boli y, tym bardziej, że Trzeci gol, który padł po, po przerwie, mimo że ładnej urody, to jednak z, zdobyty z pozycji spalonej. Natomiast druga bramka, która y, dała komfort grania zespołowi gospodarzy y, po faulu, który był, ale już po czasie. No i to tak niestety boli, bo błędy sędziego kosztują nas punkty. Nie mówię, że przez sędziego dzisiaj przegraliśmy mecz, bo piłkarsko zespół KSU było od nas lepszą drużyną. Wygrał zasłużenie. No Niestety rozmiary porażki za wysokie. Cóż, będziemy wracać i, i dobrze, że gramy w środę, bo będzie okazja się zrehabilitować i zacząć punktować, bo pięć porażek, mimo całych problemów, jakie mieliśmy w okresie przedsezonowym, nie ułatwia nam sprawy. Dziękuję. Przechodzimy do pytań, panie trenerze. Krzysztof Sędzicki z telewizji. To ja dopytuję, czy pana zespół nie zaryzykował za mało w dzisiejszym spotkaniu. E, odpowiem tak. Nie, nie chcieliśmy grać tak głęboko cofnięci, jak to wyglądało w pierwszej połowie. No Niestety nie funkcjonowaliśmy tak, jakbym chciał. Stąd między innymi zmiana, których raczej nie dokonuje przed przerwą. Tu byłem zmuszony dokonać zmiany, aby skorygować naszą, poprawić naszą grę z lewej strony, a prawej przeciwnika. Zbiegło się to niestety ze straconym golem, co spowodowało, że wszystko to, co chcieliśmy poprawić, już nie, nie stało się faktem. Czy mogliśmy bardziej zaryzykować? Ryzykowaliśmy na pewno po przerwie, bo nie mieliśmy nic do stracenia. Mieliśmy swoje sytuacje. Myślę tutaj o. o, o dośrodkowaniu Maćka Korzyma, które nie dotarło do, do, do Danka, bo kto wie, co by się jeszcze wtedy mogło zdarzyć. Kolejne pytanie dotyczy wątku, który już Pan rozpoczął. Kuba Walcerski ze Sport.pl pyta, co miały wnieść, a czego nie dały przeprowadzone zmiany? <laughs> Pierwsza zmiana, którą dokonaliśmy i przesunięcie Michała Walskiego na lewą stronę miały pomóc Naszemu lewemu obrońcy z zabez, z zabezpieczeniu tej strefy boiska. I myślę, że to się udało. Niestety, ta zmiana została zrobiona z chwilą straty Gola. Yy, na pewno yy, Wiktor Żołądź, który wszedł do drugiej linii, to jest młody chłopak. Młodzieżowiec i jego za, za dzisiejszy występ na pewno muszę pochwalić, bo, bo pomógł nam. Yy, no nie nie miał to przełożenia na wynik, ale ale z jego gry akurat w dniu dzisiejszym mogę być zadowolony. Pozostałe zmiany miały nam też pomóc troszkę w grze ofensywnej. Różnie to wyglądało, bo przeciwnik był już rozpędzony. Przy wyniku tak wysokim gra się na dużym komforcie psychicznym i to było widać w poczynaniach zespołu gospodarzy. Jeszcze jedno pytanie od przedstawiciela sport.pl. Czy po takiej serii porażek widzi Pan możliwość odwrócenia sytuacji na korzyść Sandecji w najbliższym czasie? Tak, oczywiście. Nie chcę się tu posiłkować sytuacją zeszłoroczną, która, którą podobną sytuację miał zespół Chrobrego Głogów, ale też pierwszych pięć spotkań zakończył z zerowym dorobkiem punktowym. A jak zakończył sezon, to wszyscy dobrze wiemy, praktycznie zabrakło mi jednego punktu do tego, aby uczestniczyć w barażach. Także to jest dopiero pięć kolejek. Oczywiście lepiej mieć 15 punktów jak zespół gospodarzy, niż 0 jak my, ale w takiej jak my sytuacji są również inne zespoły, a wiemy, że w tym sezonie z pierwszej ligi spada tylko jedna drużyna. My przed sezonem. Jest, byliśmy tego świadomi i ta przebudowa drużyny, która następuje, ona, ona musi potrwać. To, to nie, nie zrobi się z dnia na dzień i na pewno do tego potrzeba dużo cierpliwości i myślę, że y, te efekty w następnych spotkaniach czy w następnych tygodniach przyjdą. A jakby pan trener ocenił postawę EUKS-u na tle drużyn, z którymi wcześniej w tym sezonie mieliście okazję się mierzyć? Dobre pytanie, bo chci chciałem zacząć właściwie od tego. Yy, piąty nasz rywal, i moim zdaniem yy, to była najlepiej operująca piłką drużyna, i yy, nieprzypadkowo jest liderem. i Nie jest to, to kurtuacja z mojej strony, yy, realna ocena postawy zespołu gospodarzy. Dziękuję trenerze za te wypowiedzi. To tyle w pierwszej części konferencji prasowej. Naszym gościem był trener drużyny Sandecji, Piotr Mandrysz. Zaczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu ŁKS Sandecja. Przypominamy, rycerze wiosny wygrali to spotkanie 4 do 1, a moim gościem jest teraz trener ŁKS-iaków, pan Wojciech Stabowy. Dzień dobry. Panie trenerze, gratulacje. Jaki to był mecz? No na pewno... Wynik mógłby wskazywać, że był to mecz łatwy, ale tak nie było. Najlepszym dowodem na to jest to, że szczeliliśmy pod koniec dopiero pierwszej połowy bramkę na 1-0, no i bramkę do szatni na 2-0, która. Myślę, troszeczkę nas niepotrzebnie uśpiła na początku drugiej połowy, chociaż absolutnie nie było takiego nastawienia. Wychodziliśmy w pełni skoncentrowani na tą drugą połowę, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Sandecja na pewno będzie chciała tutaj szukać jeszcze swojej szansy. Także wynik cieszy, gra dużymi fragmentami też, ale ja przynajmniej już skupiam swoją uwagę na najbliższym spotkaniu, bo w środę gramy mecz Bełchatowy. Przechodzimy do pytań od dziennikarzy. O ostatnich meczach późno dokonuje pan zmian. Czy to oznacza, że jest duże zaufanie w bardzo dobre przygotowanie fizyczne zespołu? Pyta Krzysztof Sędzicki z telewizji Toja. Oczywiście, ja wiem, że zespół jest przygotowany pod względem fizycznym bardzo dobrze. Mówiłem o tym już wielokrotnie, że nasi trenerzy tutaj wykonali naprawdę kawał dobrej roboty. To po pierwsze. A po drugie, mi cały czas zależy na tym, żeby drużyna się ze sobą po prostu zgrywała i jeżeli coś dobrze funkcjonuje na boisku, to absolutnie, to jest moje zdanie i taką mam po prostu zasadę, nie chcę tutaj w tym mieszać, kombinować, czegoś na siłę po prostu zmieniać. Każdy zawodnik mi w zespole jest bardzo potrzebny, kadra jest szeroka, wyrównana, każdy będzie miał swoją szansę na to, żeby zagrać w meczu i pokazać się z dobrej strony. Najlepszym przykładem jest Sekulski, który też wchodził, nie grał od początku. Dzisiaj zagrał od początku, szczelił hardtricka, grał naprawdę bardzo dobre spotkanie. Każdy zawodnik z ławki jest przygotowany do tego, żeby wejść i po prostu dobrze, dobrze w meczu zagrać. Kuba Balcerski ze Sport.pl pyta właśnie o Łukasza Sekulskiego. Kiedy zadecydował Pan, że to on rozpocznie mecz od pierwszej minuty. Dzisiaj rano. Czy z takiego meczu można być niezadowolonym? Czy w ogóle można być szczerze niezadowolonym po tych pięciu spotkaniach? Kolejne pytanie od Jakuba. No, trudne pytania są to na pewno. Człowiek nigdy nie może być do końca zadowolony z tego względu, że do tego, żeby być w pełni perfekcyjnym i doskonałym, zawsze będzie brakowało. Człowiek cały czas się musi uczyć, każdy piłkarz musi się uczyć, danar musi się uczyć, każdy musi mieć w sobie pokorę i, i chęć przede wszystkim do nauki i do tego, żeby doskonalić pewne rzeczy. I, Cały czas iść do przodu, także zawsze można się do czegoś doczepić, ale oczywiście to będziemy jak gdyby sobie analizowali wszystko podczas omawiania meczu, bo były też takie momenty, z których ja absolutnie nie jestem zadowolony, ale było dużo takich, które uważam za poprawne, z których się cieszę i gratuluję swoim piłkarzom. Dobrej gry w dzisiejszym meczu, kolejnego zwycięstwa, ale cały czas to powtarzam, no droga przed nami jest jeszcze bardzo daleka i trzeba cały czas być mocno skoncentrowanym i myśleć o każdym najbliższym spotkaniu, tak jakby to było spotkanie najważniejsze, teraz najważniejsze dla nas jest to, żeby się jak najlepiej przygotować do meczu z Bełchatowym. Pora na pytania od Mateusza Denderskiego z UKS Fans. Dotyczy pierwsze właśnie też Łukasza Sekulskiego, czy... Postawienie na niego miało na celu przysłowiowe sprawdzenie wojsk, czy wynikało z niezdolności Korada do gry przez pełne 90 minut. Tak jak powiedziałem, wszyscy zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani pod względem fizycznym. Jeszcze raz chylę czoła tutaj przed trenerami. Jak również wszyscy zawodnicy są zdrowi to też jest ogromna zasługa, tego że się bardzo dobrze prowadzą, ale również tego, że mamy bardzo dobry sztab. Medyczny, który o zdrowie piłkarzy dba, także samo był w pełni zdrowy, jest w pełni sił. Samo od początku praktycznie cały czas gra, to jest też zawodnik, któremu też trzeba w którymś momencie dać odpocząć. Dzisiaj, dzisiaj wszedł Sekuli, pokazał, że jest równowartościowym zawodnikiem i mnie to bardzo cieszy, bo mogę zarówno polegać na jednym, jak i na drugim z naszych napastników. Po raz pierwszy w lidowym meczu zagrał dzisiaj Kaleczukwu. Czy możemy spodziewać się więcej występów tego zawodnika w następnych kolejkach? Następne pytanie od Mateusza. Oczywiście, że możemy się spodziewać, ale wszystko na zasadzie tak zwanej metody kropelkowej, czyli po prostu spokojnie, pomału. To jest młody chłopak, młody zawodnik. Dla niego to są wszystko nowe rzeczy. Takiego piłkarza trzeba umiejętnie wprowadzać zarówno w proces treningowy, jeżeli chodzi o pracę w zespole seniorskim. Nigdy jeszcze w takim zespole nie pracował, jak i również jeśli chodzi o te kwestie związane z występami w meczach ligowych. Ale on się pali do gry, pali się na boisko. Wiadomo, też w dużym stopniu wynika to po prostu z młodości, z tego, że chce się po prostu pokazać. No, ale ktoś musi mieć chłodną głowę, żeby temu chłopakowi nie, zaszk nie zaszkodzić. No i ta chłodna głowa zawsze musi być po stronie trenera. Teraz pytania od Piotra Dryma z portalu tułudź.pl. Czy był Pan zadowolony z pierwszej połowy w wykonaniu EUKS-u? Łuczarz Sekulski strzelił dwie bramki, ale do tego pierwszego rola chyba nie do końca to się tak układało, jakby Pan chciał. Na pewno do momentu szczelenia pierwszej bramki myśmy oczywiście mieli cały czas kontrolę nad tym spotkaniem, długo utrzymywaliśmy się przy piłce, z tym tylko, że oczywiście ja jestem zwolennikiem tego, żeby przy piłce się utrzymywać jak najdłużej, żeby grać cierpliwie, ale tak, żeby tym utrzymywaniem zdobywać teren i stwarzać sytuacje bramkowe, a myśmy tych sytuacji stworzyli bardzo niewiele. Było znowu takiej gry, która po prostu zwalniała, jak gdyby nasze akcje. Nie było takiej arytmii, takiego zdecydowanego, zdecydowanego przyspieszenia. I to przyznam się szczerze, troszkę mnie denerwowało, ale oczywiście potem, żeśmy to skorygowali, wyglądało to już zupełnie lepiej. I z reguły w takich meczach, gdzie ma się zdecydowaną przewagę, no ważny jest właśnie ten początek, kiedy się szczeli tą pierwszą bramkę. Im szybciej, tym lepiej, bo wtedy się wiadomo łatwiej, łatwiej gra. A w meczach, gdzie broni się praktycznie cały zespół, trzeba się przez ten mur obronny przebijać. Nie gra się łatwo nie tylko drużynie UKS-u, ale nawet tym najlepszym drużynom na świecie. To jest trudny element, atak pozycyjny. Czasami to może wyglądać właśnie tak, że jest to gra wolna, taka senna, ale ona czasami taka musi być, żeby potem w konsekwencji przynieść pożądany efekt. Czasami trzeba taką grą po prostu zmęczyć rywala. Gorzej jest biegać za piłką, lepiej ją po prostu mieć. Piotr Grym pyta też o Piotra Gryszciewicza, który dzisiaj zagrał jako młodzieżowiec od początku. Czy to właśnie? Grycha na stałe zastąpi Adama Ratajczyka w pierwszym składzie jako zawodnik młodzieżowy. Trudno odpowiedzieć mi jest na to pytanie, z tego względu, że gdybym powiedział, że Piotr Gryszkiewicz zastąpi tutaj Adasia Ratajczyka, to oznaczałoby to, że pozostali młodzieżowcy nie mają szansy na występy, a tak nie jest, bo tak jak powiedziałem, kadra jest wyrównana. Również, jeżeli chodzi o młodzieżowców, jest Przemek Sajda, który też spokojnie może grać, jest Dawida, który spokojnie może grać i są pozostali zawodnicy, których mamy tutaj w szerokiej kadrze, jeżeli chodzi o tą grupę młodzieżowców. No, także tutaj walka będzie się toczyła między nimi dokładnie tak samo jak między każdym innym zawodnikiem, który już nie jest młodzieżowcem. Jan Pęczarz z Idol.pl pyta. Też o Piotra Ryszciewicza i zastępstwo Adama Ratajczyka, ale trochę w innym kontekście. Jaki jest pomysł na taktyczne rozwiązanie dziury po Rataju? Czy to właśnie Piotr Ryszciewicz zajmie jego miejsce, czy może przesunięty zostanie na przykład Michał Trąbka? Rozwiązań jest bardzo dużo, z tego względu, że zawodnicy w łks to są piłkarze kreatywni, to są piłkarze, absolutnie nieprzywiązani do swoich pozycji, także tutaj pola manewru, pole manewru jest naprawdę bardzo duże. Możemy tutaj ustawiać różne konfiguracje, jeżeli chodzi o personalia, zarówno na skrzydle, jak i w środku pomocy. Może to być Michał Trąbka, może to być y, Tomek Nawodka, y, może to być któryś z młodzieżowców na skrzydle. Także y, tych rozwiązań jest naprawdę dużo, nie chcę ich tu wszystkich wymieniać, bo to zajęłoby nam sporo, sporo czasu. Także ja oczywiście y, Adasiowi Radajczykowi. Y, bardzo dziękuję za to, co zrobił dla UKS-u i mocno za niego będę trzymał e, kciuki, ale wierzę w chłopców, których mam, w zawodników, których mam i wierzę, że bez Adasia też e, damy radę. Jeszcze jedno pytanie od Jana Pęczaka. Czy ma już trener pomysł, jak dzielić minuty na boisku między dwóch tak skutecznych napastników? Oczywiście, że taki pomysł jest. To nie, jeśli się ma dobrych dwóch napastników bramkoszczelnych, jeszcze w sytuacji, kiedy są naprawdę w dobrej formie i piłkarskiej, i fizycznej, to dokonywanie tutaj zmian i pewnego rodzaju roszady to jest tylko i wyłącznie komfort dla trenera, bo można to robić co mecze, można to robić co dwa mecze, co trzy mecze. Obym tylko takie problemy miał, a nie miał innych, to będę po prostu bardzo zadowolony. Dziękuję trenerze za te wypowiedzi. To tyle, jeżeli chodzi o mecz EUKS Sandecja. Łódzki klub sportowy wygrał 4 do 1, jest liderem tabeli Fortuna pierwszej Lidzi, a o tym meczu rozmawialiśmy teraz z trenerem EUKS-iaków Wojciechem Stawowym.